Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Drodzy Państwo, na naszej antenie bardzo serdecznie witamy pana doktora Leszka Kożuchowskiego i tym samym zapraszamy na porady ekologa. Dziękuję, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam, ponieważ jesteśmy po dniu matki, więc trochę o domu rodzinnym, ponieważ dzisiaj mam szczęście po wielu latach mówić z południowej Wielkopolski, właśnie z domu rodzinnego, do słuchaczy Radia Maria. Odszukałem dom ten, 5 szerokich schodów, zczerniałe sztachety strzegą ciszy ogrodu, okno puste, co dziwne, o tej porze dnia, gdzie jest twarz mojej matki, kto ją tutaj zna? Wszystko tak jak było, wszystko inne przecie, tego samego domu nie ma dwa razy na świecie. Szklane drzwi, lecz nie szyby w nich, a płytki lodu obco patrzą, w ich świetle nie ma już barw miodu. Przyszedłem dom zobaczyć, nie powiem nikomu, że byłem, nie zastałem, nie ma domu w domu. Przeminęło dzieciństwo, tak jak mija echo zbudzonej kuropatwy w zimowy wieczór. Przeminęło dzieciństwo, jak te dwa postronki zerwane przez siwka na kwiecistej łące. Przeminęło dzieciństwo, a przeminęło bezpowrotnie. Zostało tylko wspomnienie po utraconym raju najpiękniejszych barw. Przeminęło dzieciństwo, zostało wspomnienie, jak zasuszona nasturcja w książeczce od nabożeństwa. Zostało wspomnienie jak pokarm dla moich wzruszeń, pola, lasy i łąki piękne jak Andersena baśnie, kalnica domu w zielonym ogniu, a przy stole jak w arce ojciec kroi chleb, dobry jak matka. Zostało wspomnienie, jak porzucone sandały w drodze przez żniwne pola do franciszkańskiej świątyni. Zostało wspomnienie, jak plaster miodu wyjęty z gorącego ula, kipiącego życiem. Zostało wspomnienie, napisał ojciec Kazimierz Kozłowski, franciszkanin. Jeszcze parę mądrości o matkach. Bóg nie może być wszędzie jednocześnie. No co ty zmienić, co ty pieprzysz, jak ten furman. Powiadają, że człowiek jest potężny, lecz potężniejsza siła strąciła stronu już niejednego człowieka. Albowiem to dłoń wprawiająca dwóch kołyską rządzi światem. A jeszcze popatrz, wszystko czym jestem lub pragnę być, zawdzięczam memu aniołowi, matce. Tylko, że kto wiesz, bo to jest coś, to twoja robota. Tam jest Elchow, ale to już jest dawno. Tam jest coś zastrzeżone, wyskakuje takie coś. Czyż widok młodej matki nie należy do najpiękniejszych na świecie? Kanale Elchow, zastrzeżony. Ja już Mareczek, już tutaj kręci. No dobrze, to sprawdzam teraz w internecie. Nie traktowałam wychowania, pisze znana matka. Tak, tak, nie tak. Traktowałam wychowania dzieci wyłącznie jako pracy. No, bez niczego, dobra, miłości i zobowiązków, lecz także jako ciekawe, pełne wyzwań zajęcie. Nie ustępujące najbardziej poważnym profesjom. Zajęcie, które wymaga całkowitego oddania. Dobra matka nie słyszy muzyki dochodzącej z sali balowej, gdy jej dzieci płaczą. Dobra matka daje swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Jest dla nich jak twardy grunt i dlatego zwracają się do niej w każdej ważnej sprawie. Matka sercem jest zawsze przy swoich dzieciach. Decyzja, by mieć dziecko, zapada w ułamku chwili. Decydujesz się bowiem na to, iż twoje serce zamieszka pod twoim ciałem. Kobieta, która umie podołać nieznośnym bliźniakom, podoła wszystkiemu. Matczyna miłość jest tak silna i nieugięta, że przetrwa wszystkie okoliczności. Dla matczynej miłości nie ma rzeczy niemożliwych. Mama śmieje się naszym śmiechem, płacze naszymi łzami, odpowiada na miłość, lęka się razem z nami, odczuwa naszą radość, a tym bardziej zmartwienia, dzieli wszystkie nadzieje i nasze marzenia.
Matka nigdy nie jest zupełnie samotna, gdyż łączy się myślami ze swoim dzieckiem i ludźmi obecnymi w jego życiu. Matka musi zawsze pomyśleć dwukrotnie, raz za siebie i raz za swoje dziecko. Młodość biednie, miłość blednie, liści przyjaźni spadają, tylko uczucia matczyne kresu nie znają. Także pewnie będzie zmierzać do kultu Matki Boskiej.